dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym codzienniku biblijnym. Dziś mamy poniedziałek, 12 dzień września. Z Biblią na co dzień wyznaczone są fragmenty Słowa Bożego z Psalmu 78, 3 i 4 wiersz. Coś my słyszeli i poznali, i co nam opowiadali ojcowie nasi, tego nie zataimy przed synami ich. Oraz z Ewangelii Mateusza z 10 rozdziału wiersz 8. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Kiedy włączamy codziennik biblijny, szukamy inspiracji. Inspiracji na nowy dzień, a dziś, kiedy rozpoczynamy kolejny tydzień, myślę, że warto poszukać takiej inspiracji na cały tydzień. Dzisiaj Słowo Boże przychodzi do nas z konkretną wiadomością. Pokazuje, masz niezwykły skarb. Masz coś, co Pan Bóg Ci daje i czym nie tylko powinieneś lub powinnaś, ale czym musisz podzielić się z otaczającym Cię światem. Najpierw z tymi, którzy są blisko Ciebie, z Twoimi domownikami, a później dalej, w szkole, w pracy, wśród znajomych i sąsiadów. Wyznanie z psalmu, coś my słyszeli i coś my poznali i co nam opowiadali nasi ojcowie, tego nie zataimy przed synami ich, pokazuje niezwykłą wartość, jaka jest w dzieleniu się Bożym Słowem, Bożą łaską, no bo przecież każdy z nas słyszał. Pięknie, jeśli słyszał od swoich rodziców, tak jak psalmista mówi, od ojców, od matek, o Bogu, o łasce, o Bożej miłości, o tym, kim jest Bóg i jak wiele nam daje każdego dnia. Co robisz z tą Ewangelią? Co robisz z tym przesłaniem? Czy zostawiasz go tylko gdzieś głęboko w swoim sercu? A może właśnie dzisiaj Słowo Boże chce Tobą potrząsnąć i powiedzieć, nie zatajaj, przekazuj dalej. Przekaż swojemu dziecku, synowi, córce, przekaż swoim znajomym. Masz niezwykły skarb, ogromne bogactwo. Martin Luther w jednej z tez napisał, że największym skarbem Kościoła, a więc największym Twoim skarbem, jest Ewangelia. Ewangelia Bożej łaski, Ewangelia miłości. I ten dar, Bożą łaskę, Boże działanie otrzymujemy tak po prostu, z Jego miłości. Jezus mówi, za darmo wzięliście, za darmo dawajcie. Bóg niczego więcej od nas nie wymaga. Mówi, masz. Masz moją łaskę, masz moją miłość i daję jako ten hojny i dobry darczyńca. A my? My otrzymując tą łaskę, chciejmy się dzielić. Nie patrząc, czy coś za to będziemy mieli, czy ktoś nas pochwali, czy ktoś się do nas uśmiechnie, a może krzywo spojrzy, bo będzie mu to nie w smak, że słyszy o Bogu, o Jezusie i o miłości, która wszystko przewyższa. Niezależnie od tego, jakie myśli są w Twoim sercu, wiedz, że jesteś niezwykle bogatym człowiekiem, obdarzonym przez Boga łaską, pokojem i Jego miłością. I z takim przesłaniem chciej iść w kolejny dzień i chciej iść do otaczających Cię ludzi. A Pan Bóg niech Cię w tym umacnia, abyśmy to, co dostajemy, dawali dalej. A przez to pomnażali Bożą miłość i Bożą łaskę pośród nas. Niech Pan Bóg Cię błogosławi, niech Ci da dobry dzień. Do zobaczenia.